Hej, witajcie, z tej strony Durward, witam was w mega nieplanowanym odcinku nagrywanym na środku placu Tadeusza Kościuszki na prowincji. Jest ze mną... Kto jest ze mną? Neytiri. No właśnie. Znaczy chciałem powiedzieć, że ekipa Muroków, ale w jednoosobowym składzie. Zobaczcie, co się zrespiło na prowincji. Tak. Chelsea. To nie jest błąd. To jest Chelsea. Już chcieliśmy się trollować Chelsea. Znalazła cukierka, a tu Chelsea. 307. Wow. Rzeźnik. 6 cukierków. 7 za odesłanie. No racja. Nauka matematyki. Będzie mega krótki odcinek, nie będę go sztucznie przedłużał, dlatego pierwszym rzutem nagrajcie. Wyrobimy się w minutę. Chyba nie. Bo jeszcze będę musiał intro dodać. He, he, he. Złapana przy okazji IV-ka. Transfer. 7 cukierków już jest. DD. Czyli, jak to mówią, muroki na pasztet. No i oczywiście ten odcinek nie będzie taki krótki, jak na początku zakładałem, ale powstał on w zupełnie innej formie od tych, które mogliście oglądać do tej pory. Nie będzie tutaj wstawek z okolicy, nie będzie podkładów muzycznych. Zobaczycie, a w zasadzie usłyszycie reakcję na żywo podczas łapania pokemonów, podczas wykluwania jajek. Załapało się też kilka dźwięków z tak zwanego tła. Oczywiście wszystko po odpowiednim montażu. Mam nadzieję, że taka forma odcinka spodoba się wam. Jeśli nie, to oczywiście liczę na opinie w komentarzach. Czekam też na wasze oceny. Tutaj widzicie łapanie pierwszego McCargo jeszcze przed Chelsea. A teraz zobaczcie, co tego dnia nam się przytrafiło. Ty, jak on dziwnie wygląda od tyłu. A mi się przodem zrespił. 1966. Co? Dobry rzeźnik. Jeszcze Wonderek ponoć. Oby. Tylko wiesz, że jakie mówiły, że ma 1700, tak? No tak, i V-ka się zmienia. Dyn, 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 dyn. Pierwszego mi odbił, drugiego bez bonusu mam. Za pierwszy. Rox ma szacun power. O, to będzie dobry. Prawie że Max. Warty uwagi. No ładny. Zostajesz. Ładny. Kluj pierwszy. Ja sobie drugą wykluję. Ci dam szyszka. Szyszka. Ci dam szyszka. Szyszka. Dratini. Shiny szyszka. Shiny dratini. Drugą ja, trzecią też ci dam. Mantin! Nie, Gligar! Jest larwa. Z jaką czułością. To musi być coś dobrego. 623. Larwa! No ja też mam larwa. Z jajka! Zaraz posprawdzam mi fałki. Jeszcze łapiemy. To oczywiście na dziko domontuję. 623. Oż ty niedobra. Wyskoczyła? No bo nie lubię ananasu. Czy lubisz niebieski? Dlaczego czy lubisz niebieski? Error. Nie lubi niebieskiego. Ja mam error. U mnie się zdespawnowała, więc zobaczmy na recencie. Na journalu znaczy się. Mam ją. Jest złapany też. No. No, to taka 72 cukierki. Stawka na dziko. Who's that Pokemon? Pip, pip. I jest larwa. Lubisz niebieski. Zobaczmy, czy lubisz niebieski. O nie, 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 nie na mali, nie na ananas. 3. Ping. Na niebieski? Na niebieskiej. I ananasie. Lubię kobieca ananasy. Ręka. Jak widać, lubię ananasy. Dobra. Łapać ci? Nie, stare łapy brawolera. Ja też na niebieskiej. Pierwsza chyba na niebieskiej. Mhm. Słuchajcie, kobieca ręka. No jak kobieta coś mówi, to znaczy, że ma rację. A jak nie ma racji, to patrz punkt pierwszy. No i jeszcze, no jeszcze grawler. Ding. Szkoda, że nie golem, ale... Ding. Złapany. Też lubię ananasy. Ta? I czarne.
A, to ja też nie, to ja niebieskim zaryzykuję. Prawie jak sam, ale prawie. Prawie robi wielką różnicę. No i siedzi. Ja pierdzielę. Konkretne łapanko. I sprawdza się po raz kolejny murokowa zasada. Co jest na risencie? Łuper. A łuper to zawsze dobry znak. A dziesiąteczki. Kobieca ry... O, misklik. Kliknąłeś, jak mogłeś. To był misklik i za karę szyszka. A nie mówiłam, że będzie szyszka. To teraz ja. Zobaczymy, co kobieca ręka zarządzi. Manta, 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 manta. Ale taka stuwa manta. Tak? Drugi larwitar. Moja ręka. Rada z dzisiejszego odcinka. Kobieta ma rękę do jajek. Ma cargo. Wonder, best attack na 15. Kolejny larwitar do robienia. Ma cargo, 19. A to jeszcze złapiemy. I na zakończenie tego odcinka serdeczne podziękowania dla Neytiri, która towarzyszyła mi tego dnia przy łapaniu Pokemonów. Podziękowania również pragnę przekazać koledze Dominikowi, który jak się okazało był pierwszą osobą, która na naszym komunikatorze zamieściła informację o evencie z Pokemonami kamiennymi w momencie montowania tego materiału. Ten event dobiega końca. W kolejnych filmach postaram się Wam podsumować to, co udało się zdziałać podczas tego tygodnia przygód. A w tym materiale to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już teraz zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć!